Już po raz 9 Ośrodek Kultury Norwida organizuje wydarzenie pod nazwą Coraz Bliżej Święta. Prowadzimy warsztaty związane ze zbliżającymi się świętami oraz porą roku. Mieszkańcy Krakowa mogą wykonać świąteczne pierniki, także ozdoby z drewna, ozdoby na choinkę i strojki świąteczne. Drugi rok z rzędu organizujemy akcję Podziel się pocztówką. Jest to akcja ozdabiania kartek świątecznych, które wręczamy bezdomnym. Używamy mało wody. Słuchajcie, chodzi o to, że im bardziej sobie rozwodnicie tą farbę akrylową, to tym bardziej wam to będzie ściekało, tym mniej będzie widoczny kolor, tym dłużej to potem będzie schło i tak dalej, i tak dalej. Entuzjazm panuje, dlatego że kolorujemy renifery. Renifer to jest takie zwierzę, które musi się pojawić na świątecznym stole i jako ozdoba naszego domu podczas świąt. Mamy duże renifery, małe renifery, są zrobione z drewna, są trójwymiarowe, ponieważ stoją na podstawce, więc nie będzie problemu, żeby gdzieś znaleźć dla nich miejsce przy stole. Kolorujemy po prostu farbami akrylowymi, czyli jak każdy ma ochotę, może dosłownie wszystko zrobić i pokolorować, jak tylko sobie po prostu to wymarzył. Teraz jest moda na renifery i renifery mają różne wzory, różne szaliczki, różne kolory i w związku z tym każdy za tą modą gdzieś tam próbuje podążać. Wszyscy bawią się bardzo dobrze, maluchom pomagamy my i rodzice, natomiast tak naprawdę niewiele trzeba im pomagać, dlatego że dzieci mają tą zdolność do tego, żeby bardzo spontanicznie i bardzo odważnie kolorować. Rodzice często mają z tym większy problem tak naprawdę. Gdzieś tam szukają takich tradycyjnych wizerunków tych reniferów, natomiast dzieciaki mają tam szalone pomysły, więc trzeba je po prostu zobaczyć. Dokładacie w ten sposób i już zaczynacie wiązać. I oczywiście musicie sobie wybrać Państwo stronę, bo on jest jednostronny, więc musicie obracać jodłę w jednym kierunku. Dokładacie Państwo jedno do drugiego, wykorzystując ten drucik, który macie. Jak będzie coś wystawać, zawsze można podciąć, zawsze można coś później uformować. Można przygiąć, można nawinąć jeden na drugi. Życzę wszystkim, żeby właśnie i to spotkanie łączyło tutejszą społeczność, wszystkich pracowników i tych, którzy odwiedzają klub i którzy tutaj się udzielają w różny sposób, także artystyczny, z którymi często się tutaj spotykamy. Wigilia tak jednoczy ludzi. Przychodzą i spotykają się panie w klubie dwa razy w tygodniu. Stąd pomysł na to, żeby organizować takie wigilie dla mieszkańców.
okolice Nowej Huty są bardzo interesujące pod względem ukształtowania terenu. Mam na myśli zwłaszcza północno-wschodnie obrzeże miasta i warto tam zajrzeć. Było wiele inspiracji, które spowodowały zainteresowanie tematem. Mieszkam na osiedlu Piastów, na samym skraju. Z okien widzę zalew Zesławice. Zawsze mnie ten krajobraz wciągał, interesował i od początku 90. lat robiłem tam wycieczki piesze, rowerowe. Widząc, jak ta wystawa powstaje, zachwyciłem się tą wystawą. Postanowiłem, że pokażemy ją w dwóch przestrzeniach, nie tylko w galerii fotograficznej, ale także w Złotej Galerii Nowogródzkiego Centrum Kultury, gdzie tak duże powiększenia prezentują się najlepiej i robią największe wrażenie. Są to fotografie wykonane w ostatnich dwóch latach. Tych zdjęć jest oczywiście o wiele więcej, ale wydaje mi się, że ten ostatni okres jest tak interesujący, tak wiele się po prostu tutaj dzieje i możemy zobaczyć i ogromną przestrzeń, czasami Tatry, ale i nasz krakowski smog, który przysłania niestety te odleglejsze plany. Pojawiają się motywy takie urokliwe, może związane ze sferą emocjonalną, podchodzące nieco bardziej pod pejzaż, ale zwierzęta też są, ponieważ one mi towarzyszyły na planie zdjęciowym.